Także, proszę Państwa, piękny wernisaż w Zachęcie, tu w Polsce, a u miastożerców. Zapraszamy, proszę Państwa, do wysłuchania audycji radiowej 21.32 miastożerców, co dotyczy Zachęty. Zachęta się bardzo poprawiła, no i dobrze, że Amerykankę zaprosiła, bo Polacy sobie jakoś tak nie dają rady. Państwo zobaczą, tu na Marszałkowskiej to są wściekli, hipochondryczni, niezadowoleni, skaczą aż ze wściekłości i te kościoły ich katolickie wyżej aż do samego nieba. Chcieliby być mądrymi, a stali się głupi. Także, proszę Państwa, no, Pałac Kultury Stalina i Lenina na szczęście ani nie jest to kościół ewangelicki, ani nie jest to kościół katolicki, a tego to tu aż na 95% mamy w Warszawie, w katolickiej Polsce, a Pałac, Marszałkowska Rotunda, proszę Państwa, ani ewangelików, ani świadków Jehowy nie ma, jako że tutaj Warszawa się nie popisała, bo Biblia wyrzucana była do śmietniczek na ziemię, na trawę, na drzewa, krzaki, gdy Gedeonici rozpoczęli taką akcję tu, wtedy, kiedy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były targi książki, no to rozdawano Biblię, no bo przepraszam bardzo, dlaczego niby książki świeckie miałyby być reklamowane, skoro Salomon powiedział, że czytaniu ksiąg nie ma końca. No i ta Biblia do śmietnika poszła, także ani tu Anglia, ani tu Francja, ani tu Niemcy, ani tu Anglo, Ameryka, Białystok, ani tu Świadkowie Jehowy, ani tu Mormoni, ani Ewangelicy, ani prawosławni, ani żadni tam święci świadkowie w dniach ostatnich tego całego systemu rzeczy, tylko kto? Diaboluki katolickie, proszę Państwa, tańczą z hipochondrią, nerwowi, niezadowoleni, aż te takie złości wszelkie są widoczne na zewnątrz, pomimo że u ich faryzeuszy, saduceuszy jest taka na twarzy świątobliwość i dłonie ku górze, im wyżej myślą, tym lepiej. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi, obmyjcie się. Także za rok dopiero Świadkowie Jehowy przyjadą. Za rok! A mamy dzisiaj 28 sierpnia 2014.